Środa, 6 kwietnia, Przemysław Więścielski. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Info Płońsk. Co nas dziś czeka między innymi? Rozmowa z niezwykle honorowym sprinterem. Trzecia edycja pokazu ślubnego, ślub i wesele jak marzenie. W sobotę na całym świecie, również i w Płońsku, wspominano wielkiego Polaka, bowiem 2 kwietnia obchodziliśmy 6. rocznicę śmierci ojca świętego Jana Pawła II. Z roku na rok rocznica ta jest jednak coraz słabiej obchodzona. W naszym mieście z tej okazji nie działo się nic nadzwyczajnego. W obydwu płońskich parafiach odprawiono jedynie msze święte i nabożeństwa, na których nie pojawiło się zbyt wielu mieszkańców. Z naszą redakcyjną ekipą zastanawialiśmy się, w jaki sposób my, płońszczanie, oddaliśmy hołd naszemu papieżowi. Imię Jana Pawła II nosi gimnazjum nr 1, ale o czym zapewne niewielu mieszkańców Płońska wie, jedna z ulic naszego miasta, choć jej jeszcze de facto nie ma, również nosi to imię. Ulicą tą będzie planowana obwodnica zachodnia naszego miasta. I w miejscu, w którym właśnie się znajduje, będzie się ona łączyła z ulicą Płocką. Decyzję o nadaniu takiego imienia ulicy radni podjęli w październiku 2000 roku. Pomysł, by na osiedlu Płocka 2, wśród nazw ulic pochodzących od owoców i drzew, jedna nosiła imię papieża Polaka, to inicjatywa radnego Włodzimierza Sitkowskiego. Po śmierci papieża zdecydowano, iż do czasu wybudowania ulicy, w miejscu przyszłego skrzyżowania ulicy Płockiej z Jana Pawła II, postawiona zostanie tabliczka informująca o przyszłej nazwie planowanej ulicy. Przez 11 lat imię papieża noszą tak naprawdę dziko rosnące krzaki. Czy jest to godne upamiętnienie Ojca Świętego? Ocenę pozostawiamy Państwu. Pozostajemy jeszcze w tym temacie. W poniedziałek w Urzędzie Miasta w Płońsku odbyła się konferencja dotycząca budowy zachodniej obwodnicy naszego miasta. Kiedy doczekamy się jej otwarcia? Koncepcję nowego szlaku komunikacyjnego Płońska omówił jej autor Paweł Szymański, właściciel firmy Drogpol 2, który jest także autorem obwodnicy wschodniej miasta. Obwodnica zachodnia ma początek w punkcie skrzyżowania ulicy Mazowieckiej z drogą krajową nr 10. Natomiast obecnie szlak zaczyna się 860 metrów bliżej, czyli na wysokości wjazdu do Elandersa. Miasto zleci jednak dodatkowy projekt, by włączyć do obwodnicy całą ulicę Mazowiecką, która również będzie częścią nowego szlaku. Co z odcinkiem ulicy Mazowieckiej, który będzie wyłączony z opracowania? Będzie zagospodarowany, zaproponowaliśmy w tej chwili jako skwer. Na ulicy Płockiej zaproponowano rondo, podobnie zresztą jak na skrzyżowaniu z ulicą Młodzieżową, przy wjeździe na cmentarz komunalny oraz ulicą Wieczorków na wysokości ulicy Lawendowej. Trasa prowadzi następnie przez osiedle Płocka 2 i obejmuje ulicę Jarzębinową, Brzozową, Dębową i Bukową, które będą 6-metrowymi uliczkami osiedlowymi. W obrębie rzeki Płonki powstanie natomiast most. Koniec projektowanej trasy znajduje się na ulicy Młodzieżowej. Łączna długość wynosi prawie 3 km. Pas terenu obwodnicy to szerokość 25 metrów, w tym... Od strony zachodniej chodnik szerokości 1,5 metra, ścieżka rowerowa dwustronna 3 metry. Następnie pasy postojowe 2,5 metra, jezdnia szerokości 7 metrów. Znów pas postojowy 2,5 metra, chodnik 1,5 metra oraz teren zieleni przeznaczony pod projektowaną infrastrukturę związaną z drogą. Zaproponowaliśmy przy projektowanej obwodnicy miejsca do równoległego parkowania pojazdów przy obwodnicy. To jest taka nowa rzecz, która pozwoli mieszkańcom, którzy będą mieli posesję przy obwodnicy, na pozostawianie samochodów przy obwodnicy, bez konieczności zastawiania chodników na wjazdach itd. Kosztorys ofertowy będzie opiewał na około 30 milionów złotych. W dokumentach miasto używa nazwy obwodnica Jana Pawła II i takie są plany, by nazwać przyszłą obwodnicę zachodnią. Stan faktyczny na dzień dzisiejszy jest taki, że tylko fragment tej trasy oficjalnie nazywa się Jana Pawła II. Jeżeli Wydział Merytoryczny, czyli Wydział Geodezji i Planowania Przestrzennego Planie Wykrzeszczak upora się z problemem, to na najbliższej sesji chcielibyśmy nadać całemu odcinkowi, czyli od ulicy Płockiej do ulicy Młodzieżowej nazwę Jana Pawła II. Jak podkreśla Urząd Miasta, droga o takim właśnie przebiegu jest wpisana w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego od 1982 roku. Właścicielem i zarządcą planowanej obwodnicy jest gmina miasto Płońsk i powiat. Zatem nie powinno być problemu z uzgadnianiem przebiegu nowej trasy. Wcale nie trzeba by płońszczanom pokazywać czy uzgadniać teraz na etapie konsultacji, ponieważ jest to znane, zapisane
w planie od wielu, wielu lat. Jeżeli natomiast znajdą się Płońszczanie, a szczególnie ci, którzy mieszkają w okolicach planowanego przebiegu i będą mieli pytania co do koncepcji szlaku, do 29 kwietnia mogą zgłaszać swoje uwagi w Urzędzie Miasta w ramach tzw. konsultacji społecznych. Ponadto kampania społeczna w sprawie przebiegu obwodnicy zachodniej będzie reklamowana w mieście za pomocą plakatów. Plakaty noszą tytuł „Żebyś nie mówił, że nie wiedziałeś”. Jak podkreśla Urząd Miasta, konsultacje dla mieszkańców organizowane są w celu uniknięcia problemów, jakie wystąpiły podczas budowy obwodnicy wschodniej. Mateusz Przyborowski, Info Płońsk. Miniony weekend zapisał się w naszym mieście i okolicach pod znakiem pożaru. W sobotę około godziny 10 spłonął jeden z balkonów w bloku przy ulicy Kopernika 9C. Natomiast w niedzielny poranek zapaliła się restauracja Chata za Wsią w Poczerninie. Niech obrazy, które za chwileczkę zobaczymy, będą dla nas przestrogą. Apelujemy o ostrożność, bowiem każdy z nas przez brak rozwagi może przyczynić się do wybuchu pożaru. W bloku na Kopernika doszło do zapalenia się na balkonie na czwartym piętrze. Przyczyna chwili obecnej nie jest ustalona. W tej chwili czynności dochodzeniowe prowadzą przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji. Nikt nie ucierpiał. Właściciel w tym czasie reperował tutaj na parkingu swój samochód i po prostu któryś z przechodniów zwrócił mu uwagę, gdzie to się pali. Odwrócił się, zauważył, że to pali się w jego mieszkaniu. Po prostu się zapaliło się na balkonie na skutek temperatury. Powyżej 300 stopni szyby z reguły pękają. Jeżeli osiągnie się taką temperaturę, same pękają. I ogień również dostał się do wnętrza mieszkania. Częściowo jest uszkodzony pokój mieszkalny. Otrzymaliśmy o godzinie 9.30, czy po godzinie 9.30 powiadomienie, że pali się lokal gastronomiczny Chata za Wsią w okolicach Poczernina. Zadysponowane zostały od razu do miejsca zdarzenia dwa zastępy PSP i zostały automatycznie uruchomione pozostałe jednostki z terenu. W początkowej fazie mieliśmy ogromne problemy, gdyż sąsiedni hydrant był przede wszystkim nieczynny i musieliśmy korzystać z zaopatrzenia wodnego z hydrantu w miejscowości Szczytno. Jeżeli można się odnieść do przyczyny, w chwili obecnej jest ona nieustalona. Czynności dochodzeniowe wstępne prowadzili funkcjonariusze policji. Przypuszczam, że w dniu jutrzejszym takie bardziej dokładne czynności dochodzeniowe będą prowadzone wspólnie przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Płońsku i przypuszczam, że z naszym udziałem. W ubiegłym tygodniu parafialny uczniowski klub sportowy działający przy parafii świętego Maksymiliana Kolbego zorganizował dwie imprezy sportowe. W środę odbył się halowy turniej piłki nożnej uczniów gimnazjów. Natomiast w sobotę wiosenny turniej tenisa stołowego. Halowy turniej piłki nożnej w kategorii szkół gimnazjalnych uważam za otwarty. Szczęść Boże! Na halowy turniej piłki nożnej zgłosiło się 7 drużyn. 4 przyjezdne ze Świętego Miejsca, Szreńska, Siedlina oraz Marcewa. Dwie drużyny wystawiło gimnazjum numer 2 w Płońsku i jedną gimnazjum numer 1. Rozgrywki odbywały się w dwóch grupach. Do dalszej gry w grupie A zakwalifikowali się piłkarze ze Szreńska oraz Świętego Miejsca. Z grupy B natomiast pierwsza drużyna gimnazjum numer 2 oraz gimnazjum numer 1. W meczach półfinałowych piłkarze ze Szreńska pokonali reprezentantów Płońskiej Szkoły im. Jana Pawła II 1-0. Uczniowie drugiego Płońskiego Gimnazjum natomiast 3-0 wygrali ze Świętym Miejscem. W finale gimnazjum numer 2 im. Bolesława Chrobrego pokonało gości ze Szreńska 1-0 i zwyciężyło całe zawody. Wybrano również najlepszego bramkarza turnieju, którym został gimnazjalista ze Szreńska Rutkowski Patryk. Najlepszym strzelcem, zdobywając 7 bramek, został Pokorski Radosław ze Świętego Miejsca. Natomiast tytuł najlepszego zawodnika przypadł Rymińskiemu Michałowi z gimnazjum numer 2. Równie wiele emocji dostarczył wiosenny turniej tenisa stołowego, w którym wzięło udział aż 120 zawodników. Rywalizacja odbywała się w 9 kategoriach.
Wśród mężczyzn rocznika 1991 i starszych wygrał Szatkowski Rafał z Jerzewa. W kategorii 1992-1994 wygrał Kozaczuk Adrian z Gawłowa. Najlepszym pingpongistą spośród 14, 15 i 16 latków był Patryk Sobierański z Płońska. W kategorii urodzonych w latach 1998-2000 triumfował Oporek Arkadiusz z Dąbrowy. Najmłodszą z kategorii mężczyzn wygrał Sara Krzysztof ze Szczytna. Wśród pań urodzonych w latach 1992-1994 najlepsza była Dominika Olszewska z Przasnysza. Nie mając konkurencji, kategoria 1995-1997 zwyciężyła płońszczanka Kowalewska Natalia. Wśród 13, 12 i 11 latek triumfowała Kinga Prusińska z Dąbrowy. W najmłodszej kategorii dziewcząt natomiast wygrała Małgorzata Grzelak z Kamienicy. W sobotę na Stadionie Miejskim w Płońsku odbył się mecz 18. kolejki 4. Ligi Piłkarskiej między Tęczą 64 Płońsk a Wkrą Żuromin. Niestety płońszczanie już w pierwszych minutach meczu stracili bramkę, która zaważyła o końcowym wyniku. Po ostatnim remisie Tęczy na własnym boisku z nadnarwianką Pułtusk oraz po prawidłowo zdobytym przez naszą drużynę, ale nieuznanym golu, płońscy kibice mieli nadzieję, że Tęcza przerwie w końcu złą passę rundy wiosennej i wygra mecz. Niestety nasz zespół nie dość, że przegrał w sobotę z Wkrą Żuromin, to w dodatku nie strzelił nawet gola. Co więcej, nasi piłkarze stworzyli sobie tylko jedną stuprocentową sytuację i to w drugiej części gry. Natomiast przez większość spotkania były tego typu akcje. Mecz przy ulicy Kopernika zakończył się wynikiem 1-0 dla gości z Żuromina. W 8 minucie na listę strzelców wpisał się Mariusz Opałka. Chwilami spotkanie było bardzo nudne, ale trzeba stwierdzić, że jeśli przeciwnik tęczowych byłby w sobotę bardziej wymagający, stracilibyśmy z pewnością więcej bramek. Po meczu kapitan Tęczy zrzucił całą niemoc drużyny na kontuzję zawodników i złą atmosferę w ekipie. No jesteśmy osłabieni kadrowo, przecież wiadomo, chłopacy połapali kontuzję Marcina, Boguckiego nie ma, Emilka nie ma. No walczymy, zrobimy co możemy, mecze nam się nie układają. Przykładem był mecz dzisiejszy, po prostu zagraliśmy dramatycznie. Robimy co możemy. Wiele pewnie się nie zmieni, po prostu będziemy pracować tym składem, co mamy na każdych treningach, dajemy siebie wszystko. No, każdy mecz to jest mecz o utrzymanie i tak do niego podchodzimy. No, na razie jest tak, jak jest, po prostu musimy się do tego odnieść. Myślę, że się pozbieramy jakoś, bo nie ukrywam, że nie jest łatwo i w drużynie atmosfera się robi ciężka, także no, zobaczymy, jak to będzie. Fajnie nie jest. Fakt, do derbowego meczu z Żurominem Tęcza przystąpiła bez 7 podstawowych zawodników. Jednakże stare piłkarskie przysłowie mówi, że można przegrać mecz, ale trzeba go przegrać w dobrym stylu i po walce. Ale tego niestety w sobotę tęczowym zabrakło. 9 kwietnia w Wyszkowie Tęcza zmierzy się z miejscowym Bugiem. Przypomnijmy, że w rundzie jesiennej w Płońsku Tęcza uległa obecnemu wiceliderowi tabeli aż 0-6. W rundzie wiosennej tęczowi nie strzelili jeszcze bramki, więc miejmy nadzieję, że w sobotę nasza drużyna wywiezie z Wyszkowa przynajmniej jeden i być może bramkowy punkt. Po 18 kolejkach Tęcza z 19 punktami zajmuje 11 pozycję w tabeli 4 ligi. Tyle samo punktów ma 12 Wiktoria Sulejówek i oczko mniej ocierająca się o spadek Iskra Krasne. Hutnik Warszawa, który pomimo sobotniej przegranej na własnym boisku z Huraganem Wołomin 2-3 z 45 punktami wciąż prowadzi w tabeli. Wiceliderem jest Bóg Wyszków z 37 punktami. Trzecie miejsce zajmuje MKS Przasnysz, który ma 34 punkty. Tyle samo co czwarta nadnarwianka Pułtusk. Drugi zespół seniorów Tęczy zremisował z Konopianką Konopki 3-3. Spotkanie w Kraszewie mogło zakończyć się zwycięstwem płońszczan, bowiem ostatni strzał meczu w 94 minucie dał gola przeciwnikom i zabrał 2 punkty naszej drużynie w A-klasie. Swoje mecze wygrali natomiast juniorzy i trampkarze młodsi. Drużyna rocznika 93 pokonała w Płońsku GLKS Nadarzyn 2-1, natomiast podopieczni Piotra Matczaka pewnie pokonali w Warszawie Legion aż 3-0. Mateusz Przyborowski, Info Płońsk. W niedzielę w zajeździe Hetman w Bońkach już po raz trzeci odbył się pokaz ślubny Ślub i Wesele jak marzenie. Oprócz kreacji ślubnych, wieczorowych i bielizny damskiej zaprezentował się również wicemistrz Polski barmanów Mariusz Grzesik. Podczas trzeciej edycji targów w Bońkach koło Płońska zaprezentowały się okoliczne firmy związane z branżą ślubną. W tym roku przygotowano dla gości m.in. pokaz sukien ślubnych, wieczorowych oraz bielizny damskiej, pokaz fryzur i kompozycji kwiatowych, a także występ wicemistrza Polski barmanów Mariusza Grzesika.
Tuż przed rozpoczęciem targów na parking w Bońkach zajechały motocykle, oryginalne i ekskluzywne samochody retro oraz bryczka weselna, która przywiozła modelki na imprezę. Punktem kulminacyjnym niedzielnych targów były jednak pokazy najnowszej kolekcji sukien ślubnych i wieczorowych. Największym zainteresowaniem, szczególnie wśród mężczyzn, cieszyła się prezentacja damskiej bielizny. Na szczęśliwców czekały też nagrody w postaci rabatów do fryzjera, ślubnego fotografa, czy też miesięczne kursy tańca towarzyskiego. Organizatorzy targów już po raz trzeci udowodnili, że nie trzeba jechać do Warszawy, aby wybrać wymarzoną suknię ślubną, garnitur czy samochód dla pary młodej. Mateusz Przyborowski, Info Płońsk. Teraz czas na zaprezentowanie naszego kolejnego człowieka z pasją. Głównym bohaterem tego odcinka będzie Grzegorz Nalborski. Co jest jego pasją? Cup soccer, jeśli chodzi o przepisy, jest oparty po prostu na piłce nożnej. Cała gra została stworzona w oparciu o piłkę nożną, więc mamy takie elementy gry jak rzut wolny, rzut karny, out, róg, nawet jest zagranie ręką, nawet jest nakładka. Więc w zasadzie wszystko to, co oglądamy na meczach piłkarskich na Zielonej Murawie, mamy również w cup soccerze. Zgodnie z zapowiedzią zapraszamy na rozmowę z niezwykle honorowym sprinterem, o którego występie wielu z Państwa na pewno słyszało. Uczeń liceum ogólnokształcącego w Płońsku przebiegł w stroju Adama po płońskim stadionie. Jakie były powody takiego zachowania? Jak ono przebiegało i jakie są jego konsekwencje? To zaczęło się od tego, po prostu siedzieliśmy grupą znajomych i rozmawialiśmy na temat właśnie tych wyborów do samorządu i tak palnąłem po prostu od niechcenia, że jeżeli się uda, no to się przelecę. No i ktoś podchwycił temat po prostu i później już nie było wyjścia, no. Jaka była twoja pierwsza myśl, gdy dowiedziałeś się, że ta koleżanka została wybrana do samorządu? No nic, stwierdziłem, no pobiegnę, się zobowiązałem, ludzie już są napaleni na to, że tak powiem i no trzeba było zrobić. Co było najgorsze w tym wszystkim? Rozebranie się? Nie wiem, czy ta świadomość, że jest tyle osób, które na to patrzy? Nie, chyba najbardziej konsekwencje później, ale tak nie, jakoś nie ruszyło mnie to, że tyle ludzi, czy... A jakie konsekwencje poniosłeś? No, dyrektor musiał postąpić, tak, więc za to też nie wiem, jakbym na jego miejscu postąpił, musiał tak zrobić. No, na policję po prostu zostało zgłoszone zdarzenie, no i musiałem iść na komisariat, dostałem mandat, no i tyle na razie. Jaka była reakcja twoich znajomych, kolegów na to wszystko? No, myślę, że dobrze się bawili podczas tego występu, bo dosyć spora była widownia. Co byś chciał, żeby zostało zapamiętane po tym wszystkim, po tym całym wydarzeniu? Znaczy, no przede wszystkim to była dobra zabawa. Nie miałem zamiaru nikogo obrazić tym gestem. No i no dotrzymałem słowa po prostu, no, które dałem. Na zakończenie w imieniu organizatorów chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie zaprosić na obchody 71. rocznicy zbrodni katyńskiej i 1. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Szczegółowy program uroczystości znajdą Państwo na nowej stronie Miejskiego Centrum Kultury. To już wszystko na dziś. Miejmy nadzieję, że nadchodzący weekend będzie bezpieczniejszy. Gimnazjalistom z klas trzecich życzymy połamania długopisów, gdyż w nadchodzącym tygodniu czekają ich testy. Trzymamy za Was kciuki. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.